Cześć, witajcie wszyscy. Mamy dla Was dobrą nowinę. Jesteśmy już w Portugalii. Yes! I stąd zaczynamy dzisiejszego vloga. Dokładnie, czołóweczka. Tak jak Kasia powiedziała, przyjechaliśmy do Portugalii i no cisnęliśmy, zajęło nam to parę dni, no w sumie za dwa tygodnie. Tak, tak. Mniej więcej dwa tygodnie jechaliśmy, bo ale... ostatniego vloga z trasy widzieliście z Monako. Tak. I wybrzeżem przejechaliśmy. Z Monako pojechaliśmy na Saint-Tropez. Pojechaliśmy do Saint-Tropez, tam zwiedziliśmy sobie te plaże. Teraz jest poza sezonem, więc sobie totalnie cisza, pustkowie. Bardzo ładne miejsce. A byśmy tam dosłownie chwilę i nie kręciliśmy. No, jedną noc, jeden dzień, więc tak tylko spacerowaliśmy, pogoda była nieciekawa. Z Saint-Tropez przycisnęliśmy i pojechaliśmy do Barcelony, tam mieszka nasza przyjaciółka. I u niej spędziliśmy kilka cudownych dni. Z Barcelony, a od razu wam powiem, że nas nie okradli w Barcelonie, bo Barcelona jest najbardziej popularna, jeżeli chodzi o kradzieże kamperowe, ale potem z Barcelony nam się nic nie stało. I z Barcelony pojechaliśmy do Torrevieja, w miejscowości Torrevieja też mamy przyjaciół, u których zrobiliśmy pranie i w Torrevieja jest też Różowe Jezioro i teraz wam pokażemy to Różowe Jezioro. Sól. Normalnie tutaj w tym jeziorze jest sól. Podczas gdy Kasia jest na spacerze teraz, ja postaram się Was zabawić i powiedzieć kilka ciekawostek. I zacznę może od tego, że cały teren tego jeziora jest ogrodzony. Jest ogrodzony taką brzydką siatką i no, nie wygląda to zbyt ciekawie, ale na szczęście są dziury, przez które można się, że tak powiem, dostać na teren tego jeziorka. Siatkę i ogrodzenie postawiła firma, która wydzierżawiła ten teren od miasta i oni pozyskują sól. Po drugiej stronie tego jeziora, z tego co ja tutaj widzę, znaczy po mojej drugiej stronie, są takie hałdy białe, duże hałdy soli. No i potem no, wydobywają tą sól i potem sprzedają na cały świat. Z tego co czytałem, jest to wysokiej klasy sól, ceniona i dobrej jakości. A druga ciekawostka jest, kolor tego jeziora jest różowy, o czym już mówiliśmy. A spowodowane jest to tym, że tam żyją jakieś mikroalgi oraz skorupiaki, które mają wysoką pigmentację. I te skorupiaki, one zabarwiły to jezioro na kolor różowy. Są to te same skorupiaki, którymi odżywiają się flamingi. Flamingi naturalnie są białe, ale przez to, że żyją, no, odżywiają się tymi barwiącymi je na różowo skorupiakami, no są różowe. Więc to jest taka ciekawostka. No niestety my flamingów tutaj nie spotkaliśmy, ale wiem, że są. Gdzieś w tej okolicy żyją flamingi, także mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku je zobaczycie. No, to tyle. Kasia jeszcze ma troszeczkę do przejścia. Ja tam czekam, wygrzewając się w słońcu. Z Różowego Jeziora z Torrevieja pojechaliśmy w stronę Sewilli. Też mamy tam przyjaciółkę i zatrzymaliśmy się u niej na dwa dni. Pozwiedzaliśmy za dnia Sewillę z przewodnikiem i kto ogląda nas na Instagramie, to widział zdjęcia, bo na Instagramie cały czas na bieżąco się działy te wszystkie rzeczy, więc kto jeszcze nas nie śledzi na Instagramie, to odsyłam na kanał Instagram o podróżowaniu po prostu przez V. I tam wrzucamy relacje na żywo, więc już Sewillę pokazywaliśmy na Instagramie. Wieczorem spędziliśmy z koleżanką czas, a potem pojechaliśmy prosto do Portugalii i już jesteśmy w Portugalii. I jak to czasami mawiają, nieszczęścia chodzą parami. Co prawda nieszczęście to za duże słowo, nie nazywamy tego, co się wydarzyło, nieszczęścia, ale ostatnio mamy dużo wyzwań i usterek przed nami, także w dzisiejszym vlogu będziemy się tym wszystkim zajmować. Dokładnie. To do dzieła. No
Naszą pierwszą noc spędziliśmy przy przepięknej plaży i na plaży jest tam taki fajny domek, który był barem, teraz jest zamknięty i stwierdziliśmy, że to będzie świetne miejsce na zdjęcia, także zanim stąd ruszymy, jedziemy na zdjęcia. Idziemy zrobić zdjęcia. Więc tak jak już wcześniej wam wspominaliśmy, ostatnio zrobiliśmy kawał dużego prania. Dalej je wozimy w torbie od 3 dni, także musimy je posegregować. Mamy też ubrania, które mamy schowane pod spodem. Zrobiliśmy już wymiankę, zaczęła się zima, więc letnie ubrania musimy schować pod spód, zimowe wyciągnąć na zewnątrz. I znaleźliśmy też parę podkoszulków, których już nie używamy, także je wyrzucimy. Nasz cudowny kran z włącznikiem, który kupiliśmy przed wyjazdem, który się okazało, że nie jest metalowy, tylko jest plastikowy. Ten, że się wcześniej z nim zepsuła rączka, teraz po prostu całkowicie przestał działać i włącznik nie działa. Zaczęło coś syczeć w nocy, no nie działa, więc musimy znaleźć sklep, po prostu gdzie kupimy nową baterię do kampera. Pierwsza nasza noc w Portugalii uświadomiła nam, że nie mamy gazu, skończył się gaz w lodówce i po prostu pojedziemy na złom, kupimy nową butlę. Znaczy starą, używaną butlę, zawieziemy do punktu wymiany i wymienimy sobie butlę i będziemy już korzystać z portugalskiej butli. Te urządzenie takie... Reduktor to już mam kupiony, bo w zeszłym roku miałem kupiony w Hiszpanii, a to jest ten sam co Portugalii. Także dzisiaj jedziemy na złom, a potem do gazowni w filmie, albo na stacji benzynową wymienić butlę. Na koniec tych wszystkich zakupów, jak nam się uda załatwić pozostałe rzeczy, to pojedziemy po internet, pojedziemy kupić kartę SIM do internetu NOS. Tam mają najlepszą ofertę NOS jak NOS. Tam mają najlepszą ofertę na internet dla takich ludzi jak my, obcokrajowców. To zostawiamy na koniec. Jak nam się uda, to popowiemy wam jeszcze, co się dzieje z kotem i pojedziemy do IKEA. No to zaczynamy. No to... Czemu ty tak wyciągasz? No tak! To zaczynamy! No, powiedz kiedy! Teraz! Zaczynamy! Do dzieła! Znajdujemy się na Praia de Manta... Rota. Praia de Manta Rota, na takiej plaży. I wczoraj wieczorem widzieliśmy, że tuż obok nas stoi niesamowita ilość kamperów. I szybko to wczoraj wygooglowałam, okazało się, że tu jest parking dla kamperów. Parking kosztuje bodajże 4,50 euro. Można dodatkowo zapłacić za prąd, no idziemy teraz zobaczyć, jak to wygląda. A my spaliśmy tam za Kasią, za tymi palmami na parkingu, na którym jest zakaz wjazdu dla kamperów. Ale my nie jesteśmy kamperem, a poza tym jest poza sezonem i nikt nam nie robił problemu. Poza nami jest jeszcze kilka kamperów, więc my nie płaciliśmy, ale tam jest dużo większy placek. Jedzie sprzedawca, słuchajcie, i przyjechał gość z owocami i sprzedaje owoce. Dostawa do kampera. To tu. To miejsce do zdjęć. Dobra, zdjęcia są gotowe. Do zobaczenia na naszym Instagramie, a my lecimy dalej. Zdjęcia za nami. Teraz Łukasz chowa letnie ubrania, a ja będę rozpakowywać pranie. Ostatni punkt ubraniowy to jest wyrzucenie starych, nieużywanych ubrań. Tu jest kontener, także idę do pracy. Internet.
jak mówiłem, kupiłem kartę w NOS. 1 euro kosztuje 1 dzień, 15 euro za 15 dni, 30 euro za 30 dni, więc cały miesiąc za 30 euro nielimitowanego internetu wszędzie w Portugalii. Jedziemy dalej. I kupiłem butlę za 3 euro używaną bez żadnego problemu, a teraz jedziemy na stację benzynową wymienić na pełną. Zaoszczędziłem w ten sposób 17 euro, bo na stacji są po 20. €27 zapłaciłem. 27 zł recharge na picie tego zamiana gazu, a w Hiszpanii za 15 euro. 15 euro z Hiszpanii, a tutaj 27,30. A mogliśmy to zrobić w Hiszpanii. No ale nic. Życie. Mamy hiszpański gaz, a lepszy portugalski gaz. Przed nami ostatnia misja na mieście, czyli zdobycie kranu. Co myślisz, Łukasz? Myślę, że tu jest drogo, ale cieszę się, że mają wszystko na miejscu, więc jakąś baterię znajdziemy. Gada. Kupiliśmy prawie najtańszą opcję, baterię kamperową, bo były straszne ceny, że no, okropnie wydrogo. Więc kupiliśmy taką za 17,70, ona jest taka zwykła, podstawowa, ma kabelki do włącznika w środku, ruchomą część i wejście na węża na zimną wodę. My mamy tylko zimną wodę, także będziemy mieć teraz taką baterię ładunkową. Najważniejsze, że będziemy mieć, bo parę dni byliśmy, dwa dni byliśmy bez wody, w sensie bez baterii działającej. Idziemy dalej. Płynę do naczyń, można zawsze sprawdzić szczelność instalacji gazowej. Jeżeli się pojawiają bąbelki, to znaczy, że gaz się wydostaje na zewnątrz i trzeba dokręcić uszczelkę. Jeżeli nie ma bąbelków, to znaczy, że wszystko jest dobrze. Żartuję. Mam to na taśmie. Nie. Jak moment głupcujesz. Porażenia. Jak głupcujesz. Porażenia wodą. Porażenia Łukaszem. To jest prąd, Kaśka. O nie, rusza się Łukasz, ratuj. Dziadostwo. Zabieram mój śrubokręt. Kończy się pomalutku ten odcinek. Niestety nie wszystkie punkty z naszej cudownej listy zostały wykonane. Nie ma Ikei, nie zrobiliśmy Ikei, ani nie zrobiliśmy kota.
Do tych dwóch punktów wrócimy w następnym odcinku. Już teraz zachęcam wszystkich tych, którzy nie subskrybują, żeby nacisnęli przycisk subskrybuj. Dzięki temu nie ominiecie kolejnego odcinka fascynującego z życia w wanie w Portugalii. A wszystkich pozostałych i w ogóle wszystkich prosimy o to, żebyście nam zostawiali łapki w górę albo pisali komentarze, bo wtedy te filmy mają większą liczbę wyświetleń i YouTube nie zasypuje innymi, mniej ciekawymi filmami. Także prosimy o łapki w górę i o komentarze, żebyście byli z nami i dawali tego powera. A o kocie... O kocie, ponieważ dużo pytań się pojawiło, o kocie opowiemy Wam w następnym odcinku, ponieważ jest to troszkę grubsza historia, także koniecznie oglądajcie. Kot Minet. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.